Grzegorz Ciechowski, Spotkanie z Legendą. Tak zatytułowano dzisiejszy koncert w nowo otwartej hali na toruńskich Jordankach. To pana nie pierwsze spotkanie z Grzegorzem, nie pierwsze spotkanie z toruńskimi symfonikami, ale pierwsze w tej nowo otwartej hali. Hala da radę? Wygląda na to, że tak. No, hala jest piękna rzeczywiście. Jeszcze badam akustykę tej sali, bo jesteśmy w trakcie prób. Jest tutaj specyficzny pogłos, ale to w takich dużych salach to jest nieuniknione. No i potężny aparat, potężna bateria, jak to się mówi w naszym żargonie, zasiadła na scenie. Łączymy to, co lubię najbardziej, czyli symfonikę z gitarami, z perkusją i z elektroniką. I to wszystko tworzy wspólny konglomerat. No a Ciechowski, długo by mówić. Temat ponadczasowy, niezwykły obserwator, niezwykły wizjoner, facet, który wniósł bardzo wiele i muzycznie, i tekstowo do naszej rodzimej kultury. No i plejada nietuzinkowych artystów, takich, których czasami nie możemy usłyszeć w szerokich tak zwanych mediach. Niekwestionowane postaci, osobowości sceniczne, które bardzo różne, z bardzo różnych światów pochodzące artystycznych, które tu się właśnie zjadą i wspólnie na scenie wykonamy 14 piosenek Grześka, wybranych właśnie specjalnie pod nich. Jednym wspólnym mianownikiem, którym można by określić wszystkich występujących dzisiaj artystów, jest muzyczna różnorodność? Tak, muzyczna różnorodność i też to, co wspomniałem, czyli osobowość, czyli to artyści, którzy coś wnieśli do muzyki, coś wnieśli mimo młodego wieku, tak jak na przykład Monika Brodka czy Skubas. No, to są artyści, którzy są młodym czy w średnim wieku, a już na tyle wyraziści, na tyle ciekawi, że mogą się zmierzyć z taką twórczością jak twórczość Grzeszka Ciechowskiego, a to nie jest łatwe wyzwanie, na pewno. Tym bardziej w Toruniu, jako torunianie powinniśmy być dumni, że historia Grzegorza się splotła z historią naszego miasta? Nie, no oczywiście, że tak. No, w klubie Od Nowa się wszystko zaczęło, prawda? Zespół Respublika, który potem zmienił nazwę na Republika, a Grzesiek Ciechowski przecież, jak wiedzą chyba prawie wszyscy, no nie był od razu liderem, był flecistą po prostu, który nagle się okazał tak wyrazistą postacią, że stanął za sterami tego zespołu. Ja miałem okazję poznać Grześka, który wpadł zresztą na koncerty, które tworzyłem, i pamiętam, żeśmy się bardzo cenili, chociaż ja żałuję, że tych spotkań było oczywiście nie tak dużo, jakbym sobie tego życzył, ale niekwestionowanym tematem jest to dla mnie, że Grzesiek był pierwszym z prawdziwego zdarzenia producentem muzycznym polskim. Znaczy człowiekiem, który decydował o brzmieniu danej płyty, o tym, kto na niej zagra, w jakim studiu się odbędzie nagranie, jaki realizator przystąpi do nagrania. To jest w ogóle, to tutaj nie ulega wątpliwości. Był to po prostu protoplasta wielu dziedzin muzycznych w tym kraju. Co przede wszystkim można przypisać jemu jako tej legendzie, oprócz wspomnianemu przecieraniu szlaków? Myślę, że bezkompromisowość też. Tak jakbym myślał o Grześku w pierwszej chwili, bym chyba takiego słowa użył, dlatego że on nie ulegał modom. On robił swoje. On, jeżeli oglądał się za kimś, to za tymi największymi, którzy pozostawili trwały ślad w historii muzyki. Bardzo wielbił tradycję, co pokazał na płycie Grzegorza Ciechowa. Sięgał do tradycji bardzo mądrze, bardzo ciekawie. Nagrywał krótkie fragmenty, które potem lepił niczym malarz. Dobierał pojedyncze fragmenty i tworzył z tego utkaną precyzyjnie całość. Zresztą Jacek Królik, gitarzysta, który współpracował z Grześkiem wiele, wiele lat, a tutaj zasiada z nami na scenie, mówił, że właśnie Grzesiek miał taką niezwykłą zdolność wybierania, bo kompozycja to jest paradoksalnie nie sztuka właśnie szukania w przestrzeni jakiejś nieokreślonej, tylko sztuka odrzucania. To znaczy mamy mnóstwo możliwości, a Grzesiek stwierdzał, że z tej całej wielkiej ściany wybierzemy to, to i to. I nagle okazywało się, że te trzy pomysły zlepione razem tworzą niezwykłą całość. No i takim to był facetem właśnie ten człowiek.